Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Agnieszka Skupińska z tej strony. Kolejny odcinek podcastu To się opłaca i kolejne kulisy pracy. Dzisiaj moim gościem jest Arek Szczudło, który jest prawnikiem. Specjalizuje się w prawie w modzie, w prawie związanym z nowymi technologiami, na przykład blockchainem. I to, co mi powiedział Arek o pracy prawnika freelancera, to są często rady, które mogą się przydać także innym freelancerom w zupełnie innych branżach. Szczególnie jeżeli chodzi na przykład o budowanie wiarygodności jako ekspert wiarygodności w sieci. Zachęcam gorąco do posłuchania tej rozmowy, bo można się od niego naprawdę sporo nauczyć. Cześć Arku. Cześć, cześć, cześć Agnieszka. Powiedz słuchaczom proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz? W skrócie, czy tak bardziej rozszerzona wersja? To najpierw w skrócie, a potem rozszerz. Dobra, no to tak. Byłem prawnikiem freelancerem, teraz jestem prawnikiem pracującym w kancelarii. Nie jest to taka korpo kancelaria, tak, że właśnie mamy kilkuset pracowników czy prawników, natomiast do 30 osób dochodzi w naszej kancelarii. Natomiast może ta taka szersza wersja, żeby taki kontekst trochę nabrać, kim tak naprawdę jestem, w ogóle po co robię to, co robię, to byłem fotografem, byłem asystentem fotografa, asystentem stylisty, pracowałem przy wielu produkcjach reklamowych, czy to tam zdjęciowe, czy to wideo. Kilka razy zdarzyło mi się nawet wystąpić, na przykład w reklamie Carrefoura czy jakichś takich przypadkowo jako statysta, ale to dlatego, że akurat nie było ludzi na planie potrzebnych do występowania. I właśnie to był mój taki początek, tak? Czyli zaczęcie pracy w branży kreatywnej od środka, czyli poznanie, jak to wszystko wygląda, a potem dopiero pojawiło się właśnie prawo i pojawiły się już takie typowo biznesowe prace czy jakieś takie wrzutki. Mówisz, że byłeś fotografem, a to była jakiego rodzaju fotografia? Pewnie nie ślubna, tak się domyślam. Nie, to znaczy, ślubna też była. Miałem chyba ze dwie czy trzy sesje ślubne, gdzie to ja fotografowałem na weselu i na samym ślubie w kościele. Natomiast była to bardziej fotografia mody. Mm-hmm. Bo wiem, że z swojej strony, że właśnie zajmujesz się między innymi prawem w modzie i zajmujesz się też, znaczy jesteś jednym z członków czy wiceprezesem Instytutu Prawa Mody. I teraz chciałabym się dowiedzieć, już wiem mniej więcej, jak się zaczęła twoja droga z modą wspólna, ale czym jest Instytut i czym się zajmuje? I co ty tam robisz? Tak, ja jestem wiceprezesem Instytutu Prawa Mody. Prezesem jest Magdalena Korol, również z mojej kancelarii, pani adwokat. Mamy też kilku pracowników, współpracowników, między innymi właśnie Klaudię Wierzbicką, która zajmuje się social mediami, marketingiem, kontaktem z klientami Instytutu, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Instytut to jest fundacja. Fundacja, która ma za zadanie promować prawo wśród branży mody. Oczywiście w branży kreatywnej również takiej szerszej, natomiast skupiamy się na branży mody. Edukujemy, wydajemy e-booki, prowadzimy różne szkolenia w ramach samego IPM-u, czyli Instytutu Prawa Mody, ale także w ramach partnerstwa z różnymi innymi podmiotami. Także ten zakres jest bardzo szeroki, natomiast on kręci się, mówiąc kolokwialnie, wokół szkoleń dla branży mody. Czyli to jest taka bardziej działalność edukacyjna niż taka typowo zarobkowa? Tak, tak. To jest tylko i wyłącznie działalność edukacyjna na ten moment. W ogóle nie przewidujemy tego, żeby miał być jakiś zarobek dla nas, czyli bezpośrednio dla członków, prezesów i tak dalej. Natomiast oczywiście jakieś tam fundusze są potrzebne, żeby zorganizować konkretne wydarzenie, więc jest ta działalność może nie zarobkowa, ale taka, żeby była na bieżące wydatki Instytutu samego. Okej, to teraz jeszcze wróćmy do czegoś, co jest działalnością zarobkową, czyli do pracy prawnika. No bo ja się zastanawiam nad tym, czy prawnik w ogóle może być freelancerem, bo jak myślę o prawniku, to myślę sobie tak, że to jest ktoś, kto skończył studia prawnicze, znaczy skończył prawo i potem idzie do kancelarii. I teraz, gdzie tutaj jest miejsce na freelance? To pytanie bardzo często jest mi zadawane, może inaczej, było mi często zadawane, jak byłem tym freelancerem i jak najbardziej można być freelancerem. Tak jak już wspomniałem, teraz pracuję w kancelarii, wcześniej byłem tym wolnym strzelcem i nie widzę żadnych przeciwwskazań tak naprawdę, żeby prawnik, czy to po studiach, czy nawet prawnik już, który ma tytuł, tak, radcy prawnego czy adwokata, był tym wolnym strzelcem. Jest bardzo wiele kancelarii jednoosobowych. Takie osoby można nazwać, że są tak naprawdę wolnymi strzelcami i działają tylko i wyłącznie na własny rachunek i nie mają żadnej osoby nad sobą, tak, która nimi zarządza.
Okej, okay. To jeszcze takie pytanie, czy powiedzmy, że ja skończyłam prawo i chcę zostać właśnie takim drugim Arkiem Szczudło i chcę być też pomagać przedsiębiorcom w branży kreatywnej, tak jak ty to robiłeś. I czy ja muszę mieć do tego jakieś specjalne uprawnienia? Czy ja to mogę robić właśnie od razu po studiach, czy ja muszę być, nie wiem, na przykład radcą prawnym? Czy jak to wygląda tak od strony formalnej, że tak powiem? Tyk. Dróg, żeby zostać prawnikiem, no tak naprawdę jest jedna. Tak? Mówimy o takim prawniku bez tytułu, czyli skończyć po prostu studia. Po studiach tych dróg, żeby zdobyć jakiś tytuł notariusza, sędziego, prokuratora, radcy prawnego lub adwokata, jest kilka. Albo można się udać na aplikację i po 3 latach aplikacji masz piękny kilkudniowy egzamin, i wtedy, jak go zdajesz, zdobywasz tytuł adwokata lub radcy prawnego. Natomiast jest również inna droga, bardzo ciekawa, i ja tą drogę wybrałem, czyli to jest droga ze względu na staż pracy, tak? Czyli po 4 latach, jeżeli oczywiście przez te 4 lata będę pracował w zawodzie na odpowiednich umowach i tak dalej, również będę mógł podejść do tego egzaminu adwokackiego lub radcowskiego i również zdawać ten egzamin, żeby zdobyć tą licencję. Także jeżeli chce się zostać tym drugim Arkiem Szczudło, no to trzeba rzucić aplikację albo w ogóle na nią nie iść i tak naprawdę pracować, tak? Pracować, ciężko pracować, zdobywać doświadczenie i w ten sposób zdobyć tytuł adwokata lub radcy prawnego. No i ja akurat wybieram adwokata. Czyli ja mogę wtedy udzielać jakichś porad prawnych, powiedzmy przedsiębiorcom, takim jak sklepy internetowe i tak dalej, nie będąc jeszcze na przykład radcą prawnym, tak? Tylko po prostu skończone prawo i zdobywam to doświadczenie, tak jak mówię, 4 lata pracując w zawodzie. Tak, jak najbardziej można doradzać jako ten prawnik, czyli jako ten magister prawa. Natomiast jest się wtedy takim doradcą prawnym, a nie radcą czy adwokatem. Druga sprawa, adwokaci, radcowie mają też swoje odpowiednie ubezpieczenie. Prawnicy takiego ubezpieczenia przeważnie nie mają. Czyli w razie jakiegoś problemu, no tak mówiąc wprost, prawnik odpowiadałby całym swoim majątkiem za to, co komuś, jakiemuś przedsiębiorcy doradził. Natomiast adwokat i radca, no jednak jest to ograniczenie do ubezpieczenia w taki praktyczny sposób. Natomiast ja osobiście doradzałem już podczas studiów. Na drugim albo trzecim roku studiów po przeprowadzce do Warszawy z Trójmiasta już gdzieś tam zdobywałem pierwszą pracę. Czy pracą bym tego nie nazwał. Były to właśnie te wrzutki, o których wcześniej mówiłem. Albo to od znajomych, albo bezpośrednio z branży mody, tak, w której pracowałem, czyli bezpośrednio od producentów, czy samych modelek, czy agencji modelek, zdobywałem takie pierwsze swoje zlecenia. Także można już za czasów studiów tak naprawdę pracować jako prawnik i powiedzmy, może nie tyle posługiwać się tym określeniem, ale przynajmniej wykonywać takie czynności jak prawnik po studiach. A powiedz mi, kto korzysta z takiej pomocy? To znaczy w twoim przypadku, jak pracowałeś jeszcze zanim zostałeś prawnikiem w kancelarii, to jakich miałeś klientów? Kto korzystał właśnie z pomocy prawnika? Czy to były jakieś małe firmy, czy to byli klienci indywidualni, czy to były, no nie wiem, sklepy, czy jakiś fotograf, no jakby mniej więcej jak to wyglądało? Powiem szczerze, że przekrój był naprawdę bardzo szeroki. Moim w ogóle całkowicie pierwszym klientem nie była pojedyncza osoba, tylko była agencja modelek, która dosyć dobrze prosperowała i prosperuje dalej w samej Warszawie i w całej Polsce. Także no, nie mogę tego uznać za jakiś taki mały podmiot, szczególnie dla studenta, mówiąc wprost. Natomiast ci klienci to naprawdę są różnorodni. To są indywidualne osoby, typu właśnie fotograf, modelka, ma jakiś problem na przykład z agencją czy ze swoim klientem. No to przychodzi wtedy do takiego prawnika i oczywiście prosi go o odpowiednią pomoc. Są sklepy internetowe, są marki, szeroko pojęty e-commerce. Miałem też klientów typowo SaaS-owych, tak, czyli takie platformy, które udostępniają jakieś usługi lub produkty drogą elektroniczną. Ten przekrój klientów był naprawdę szeroki, ale tak sobie teraz myślę, że to chyba ze względu na to, że mieszkam w Warszawie i w Warszawie zacząłem tą pracę. Tutaj tych klientów jest znacznie łatwiej zdobyć, może nie tyle zdobyć, może rozpocząć rozmowę z nimi, niż przykładowo w Trójmieście, w którym wcześniej mieszkałem, tak? Gdzie się wychowałem.
Tam klientów myślę, że byłoby znacznie mniej tych takich większych, tak? Właśnie tak się zastanawiam, czy to, że mieszkasz w jakimś mieście, to ci ogranicza możliwość współpracy z klientami, czy jest tak, że możesz współpracować z nimi też na odległość, że można prawnika na odległość wynająć i na przykład umówić się na jakieś konsultacje przez internet, czy w ogóle nie ma takiej możliwości i tak jak mówisz, tylko to, że mieszkasz w Warszawie, to sprawia, że tych klientów różnych napływa tak dużo. To, że właśnie tych klientów napływa dużo, to wydaje mi się, że jest ze względu na lokalizację, czyli to, gdzie mieszkam. Ci duzi klienci, oni chcą się spotykać. Ja mogę z nimi porozmawiać przez telefon, oczywiście później już po tym spotkaniu pierwszym, drugim, trzecim, gdy mamy jakieś zlecenia, no to oczywiście to się dzieje już w 80% wyłącznie online, czyli dostaję maila z zapytaniem, dostaję telefon, czasami spotykamy się na Skype'ie czy na jakiejś innej platformie. Dla niektórych klientów mamy Slacka specjalnie przystosowanego, także jak najbardziej dzieje się to online, tylko przy dużych klientach jest to późniejszy etap współpracy. Natomiast przy indywidualnych klientach albo klientach, którzy naprawdę bardzo chcieliby ze mną pracować, a są z Trójmiasta, czy z Katowic, Krakowa, Wrocławia lub z innego miasta, no to tak naprawdę nie ma potrzeby takiego spotkania się. Tak? Wystarczy, że omówimy sobie wszystko przez telefon, ja zadam odpowiednie pytania, dostanę wszystkie potrzebne mi odpowiedzi i mogę spokojnie wykonać dane zlecenie. A jakbyś mi mógł powiedzieć mniej więcej, jakie to są zlecenia? Takie powiedzmy, które na odległość wykonujesz. Na czym ta praca polega? Jeżeli chodzi o zlecenia na odległość, to najczęściej są to umowy, mówiąc bez jakichś szczególnych szczegółów. Natomiast są to oczywiście regulaminy. Wszystko co mogę odesłać do klienta z komentarzami, z poprawkami, wszystko co wymaga jakiegoś sprawdzenia przez prawnika, bo klienci online bardzo często, szczególnie ci mniejsi, to oni mają już jakąś umowę przygotowaną przez siebie, a ja po prostu mam ją sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. No najczęściej niestety nie jest w porządku i tą umowę często trzeba pisać od nowa, natomiast tacy klienci online najczęściej się właśnie trafiają, tak? Czyli umowy, regulaminy, jakieś kwestie opinii prawnej, czyli wydania jakiejś takiej opinii na swoim papierze kancelaryjnym z podpisem odpowiednim, że daną rzecz czy czynność można wykonać. Jest to bardzo często, szczególnie w blockchainie, gdy właśnie może wspomnę o tym. Szczególnie w blockchainie jest coś takiego, że to prawo nie jest zbytnio uregulowane i taka kartka, taka opinia kryjąca przedsiębiorcę jest bardzo często wymagana przez wiele, wiele podmiotów. To jeszcze jakbyś mógł wyjaśnić w dwóch słowach, czym jest blockchain. To z chęcią odesłałbym tutaj do swojego YouTube'a, ponieważ tam mam dosyć większe wyjaśnienie. Natomiast blockchain jest to sieć internetowa, taka księga, w której zapisywane są transakcje. Blockchain jakby łączy się z kryptowalutami. Przesyłając sobie nawzajem kryptowaluty, na przykład ja wyślę do ciebie jakąś kryptowalutę, dzieje się to przez blockchaina, czyli przez taką księgę, w której zapisywane są wszystkie transakcje. Dobrze, a jeszcze chciałabym cię zapytać o to, czy miałeś jakieś takie totalnie dziwne, nietypowe, jakieś zaskakujące zlecenia albo zaskakujące problemy, z którymi się twoi klienci mierzyli, jeżeli oczywiście o czymś takim możesz opowiedzieć, tak już bez zdradzenia, nie wiem, szczegółów czy danych. Mnie najbardziej zaskakuje to u klientów, że nie ma tej świadomości prawnej. Może nie jest to jakaś szczególna rzecz, jakiś taki naprawdę szczegół z mojej pracy, natomiast dla mnie jest to bardzo zaskakujące, że znane marki, i nie chodzi mi tylko tutaj o modowe, ale ogólnie znane podmioty, nie korzystają z usług prawnych. Powiedzmy, jakiś podmiot z branży IT czy z branży mody ma powiedzmy tych 30-40 pracowników, współpracuje z Chinami, gdzieś tam ma już zarejestrowane znaki towarowe i różne inne czynności już podejmował prawne, natomiast nie korzystał z usług prawnika, tylko robił to wszystko przeważnie sam albo pracownikami, których zatrudnił. Myślisz, że to bardziej jest z oszczędności, czy to jest z jakiejś takiej braku świadomości, że ten prawnik jest potrzebny? I z oszczędności bardzo często, natomiast też z braku tej świadomości, że prawnik jest potrzebny. Przykładowo, jeżeli kontaktujemy się z Chinami i mamy jakąś fabrykę w Chinach, która będzie nam szyła ubrania, no to warto skorzystać z tego prawnika, który jednak zna się na tym prawie chińskim albo przynajmniej ma jakieś doświadczenie i wie, gdzie co, jak szukać.
No, Chiny są takim ciekawym akurat przykładem, ponieważ tam prawo nie jest jakoś tak do końca stosowane, przynajmniej to prawo, które jest zapisane. Natomiast ten prawnik bardzo by się przydał w tych sytuacjach i aktualnie mam akurat takie sprawy oparte o prawo chińskie, gdzie ten prawnik dopiero jest brany pod uwagę w późniejszym etapie, a nie od samego początku, gdzie ten proces można było ułożyć, tylko muszę teraz brać udział w sprawach, gdzie tak naprawdę ten proces był już ułożony, natomiast nie do końca dobrze. Jak się zdobywa wiedzę na temat prawa chińskiego? Są jakieś specjalne szkolenia w Polsce na ten temat, czy jak ty to robisz? Znaczy jest kilka szkół, to są szkoły roczne. Ja akurat byłem słuchaczem takiej szkoły przy Uniwersytecie w Gdańsku, natomiast jak najbardziej z własnego doświadczenia, czyli z książek, z blogów, mówiąc wprost, można wyczytać bardzo wiele, jeżeli chodzi o prawo chińskie. No bo tak jak wspomniałem, prawo chińskie, no prawem bym tego może nie nazwał, tak? To oni po prostu, mówiąc tak w szczegółach, skopiowali przepisy ustawy europejskie, wdrożyli je u siebie, tylko że to wdrożenie nie do końca poszło. I tak jest podział na to prawo pisane i prawo w akcji, czyli law in action, law in books. I jest ten taki podział ze względu na Konfucjusza i tak dalej. Natomiast na blogach bardzo często są wyjaśnienia właśnie takie praktyczne, które można jak najbardziej stosować w Chinach, jeżeli chodzi o prawo i biznes. Ale czy to są blogi, nie wiem, amerykańskie, chińskie? No chińskie chyba by było trudno przeczytać, chyba że mówisz po chińsku. Nie mówię po chińsku, chińskie byłoby trudno przeczytać, natomiast chińskie blogi często są tłumaczone na język angielski, po prostu są pisane w dwóch wersjach językowych, natomiast jest wiele amerykańskich blogów, które tłumaczą te zawiłości prawa chińskiego w praktyce, także bardzo prosty sposób można znaleźć, jak to prawo w praktyce w Chinach powinno wyglądać i jak wygląda. Natomiast my na Prawie w Modzie po polsku też zaczynamy pisać już o prawie chińskim z racji właśnie tego, że myślę, że to już przyszła pora na to, żeby pokazać trochę tego doświadczenia jednak na bazie prawa chińskiego, które gdzieś tam zdobyliśmy. Także po polsku też już będzie można poczytać o prawie chińskim. Okej, czyli o prawie chińskim uczysz się z szkoły tej rocznej, o której mówiłeś i między innymi z blogów, ale wiem, że specjalizujesz się też właśnie w nowych technologiach, mówisz tutaj o blockchainie, o prawie w modzie. To jakbyś mi mógł powiedzieć jeszcze, gdzie indziej prawnik może się uczyć i jak może się rozwijać, oprócz tego, o czym powiedziałeś wcześniej. Jasne, no właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, szkoły to jest jakby w porządku droga, natomiast nie wszyscy chcą w nich uczestniczyć, czy ze względu na lokalizację, czy ceny. Darmowe rzeczy bardzo polecam, na przykład e-booki. Jest bardzo wiele e-booków, czy to o blockchainie, czy to o konkretnie nowych technologiach i no, o prawie w modzie akurat to są nasze e-booki, to są w sumie jedyne e-booki, natomiast polecam w głównej mierze czytać blogi, czytać innych prawników, ponieważ prawnicy na blogach piszą bardzo fajnym językiem, oczywiście nie wszyscy, ale większość pisze już bardzo fajnym językiem na blogach, wszyscy są w stanie to zrozumieć, nawet studenci prawa, którzy nie mieli konkretnych zajęć jeszcze z przepisów, wszyscy są w stanie zrozumieć, o co tam chodzi i tak naprawdę jak to wszystko powinno wyglądać. Oczywiście są też książki, no prawie w modzie nie ma za dużo książek, w języku polskim, mówiąc szczerze, nie kojarzę żadnej książki, jeżeli chodzi o prawo w modzie. To może być nisza dla siebie. Tak. Gdzieś tam mamy takie plany, za kilka miesięcy wyjdzie, myślę, że to mogę powiedzieć, wyjdzie e-book odnośnie branży mody. Bezpośrednio przez kancelarię i Instytut Prawa Mody jakby promowany i publikowany. Natomiast jest wiele anglojęzycznych książek, bardzo ciekawych, tylko że trzeba spojrzeć na to, że te anglojęzyczne książki, one nie biorą pod uwagę naszego prawa polskiego ani europejskiego. W Wielkiej Brytanii i w USA to prawo wygląda całkowicie inaczej. Natomiast jako ciekawostkę, czy jako taką praktykę polecam poczytać. Jest bardzo dużo artykułów już nie blogowych w internecie na różnych portalach, typu, już nie reklamując Rzeczpospolitej, tak, ale na tego typu portalach, magazynach internetowych. I oczywiście słuchać podcastów, ale to również z zagranicznych. W Polsce nie ma jeszcze podcastów o prawie w nowych technologiach
i w branży mody, no oczywiście oprócz mojego, ale innych, jakichś, które ja na przykład chciałbym posłuchać, to niestety nie ma. Mhm. A czy jakieś konkretne nazwiska mógłbyś podać tych prawników, których warto czytać, śledzić i obserwować? No oczywiście jest taki jeden główny, najbardziej znany prawnik, prawniczka w Stanach, jeżeli chodzi o branżę mody. To oczywiście jest Susan Scafidi, to jest taka prekursorka, tak się mówi, że to jest taka prekursorka, jeżeli chodzi o prawo w modzie na świecie i w Stanach. Myślę, że ją warto śledzić, czy właśnie Fashion Law Institute w Stanach, czy samą ją jako osobę. A jeśli chodzi o nowe technologie, kogoś polecasz? Tutaj naprawdę przekrój jest bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o nową technologię. I w Polsce, i za granicą mamy bardzo dużo ciekawych osób, także jednej konkretnej nie chciałbym polecać. Natomiast naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał znaleźć, to na pewno znajdzie. Także tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo duży przekrój. Nie jest to branża nowa, pomimo tego, że nowe technologie są nowe, natomiast prawnicy technologiczni istnieją już od dawna, praktykują już od dawna. Oczywiście wszystko zależy od konkretnej dziedziny, tak? Bo nowe technologie to jest pojęcie bardzo, bardzo, bardzo szerokie. Blogów prawniczych, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, nie kojarzę żadnych. Artykuły tak, natomiast blogów wyspecjalizowanych w tym nie. O blockchainie blogi już są, między innymi właśnie nasz. Także wszystko zależy od konkretnej specjalizacji w branży technologicznej. Mhm, rozumiem. To jeszcze chciałabym wrócić na chwilę do klientów, bo zastanawiam się, w jakim stopniu to, że prawnik pisze blog, czy że jest aktywny gdzieś tam na YouTubie, czy właśnie nagrywa podcasty, w jakim stopniu to pomaga w zdobywaniu klientów? Czy zaobserwowałeś, że dzięki właśnie twojej aktywności przychodzą do ciebie jakieś, nie wiem, więcej maili, albo ktoś pisze, że czytał twój blog i chciał się czegoś poradzić i jakiś klient tędy do ciebie trafił? Mówiąc szczerze, i tylko szczerze oczywiście z tobą, to wygląda tak, że jeżeli chodzi o blogi, czyli tekst pisany i chodzi o tekst pisany prawniczy, oczywiście dostosowany do człowieka i tak dalej, natomiast dalej dotyczący prawa, to blogi przynoszą znacznie więcej korzyści niż podcasty, YouTube czy jakiś inny kanał, jeżeli chodzi o takich klientów i jeżeli chodzi o zarobek bezpośrednio związany z prawem. Natomiast blogi, YouTube, kanały na YouTubie, podcasty i tak dalej przynoszą dużo korzyści, natomiast nie takich materialnych. Mówię tutaj o korzyściach wizerunkowych, korzyści takiej, że pokazujemy tego prawnika, twarz tego prawnika, tak, tą ludzką stronę prawnika. No między innymi dlatego prowadzę kanał na YouTubie, na którym mam też coś na styl daily vlogów, czyli po prostu pokazuję to życie. No mam też konto na Instagramie, jestem dosyć aktywny na samym Instagramie, publikuję dużo Instastory, żeby pokazać właśnie życie tego prawnika i mam wszystko... Zależy od kanału. Na blogach są osoby zainteresowane prawem i chęcią uzyskania jakiejś pomocy prawnej. Na YouTubie to zależy oczywiście od wideo. Podcasty również to zależy od wideo, ale na Instagramie większość osób to są studenci prawa i inni prawnicy, którzy obserwują mnie i gdzieś tam sobie rozmawiamy, jak właśnie to życie prawnika mogłoby wyglądać, gdy oni skończą prawo. Myślę sobie, że to może być trochę tak, że ktoś czyta twój tekst na blogu i wie, że on jest wartościowy, ale to, że cię widzi, to daje mu też sygnał, że to jest prawdziwy człowiek, który za tym tekstem stoi. To nie jest jakaś anonimowa treść, tylko aha, ten Arek, co tutaj jest na tym wideo, to on to naprawdę napisał i to można mu zaufać, bo to jest jakiś konkretny, żywy człowiek. Tak to może działać. Tak, jak najbardziej to tak działa i to tak powinno działać. Blogi nie powinny być anonimowe prawnicze, jeżeli mówimy tutaj o profesjonalizacji tych blogów, jeżeli chcemy mieć jakiś zarobek z bloga. Ja dodatkowo bardzo dużo nie tyle publikuję, co łączę artykuły z jakimiś zdjęciami, czyli na przykład na fanpage. Jeżeli ktoś wejdzie na mój fanpage na Facebooku, to zobaczy nie tylko artykuły, ale także zdjęcia z mojego życia czy z mojej pracy, to jak pracujemy i tak dalej. Pokazujemy po prostu tą ludzką twarz prawnika, ponieważ jeżeli publikowałbym gdziekolwiek w social mediach tylko i wyłącznie artykuły, no to tak naprawdę nie wiedzieliby, kto stoi za tym. Pomimo tego, że oczywiście jest opis na dole artykułu, kim jestem oraz moje zdjęcie, natomiast w mojej opinii jest to za mało, żeby tego klienta czy nawet tego studenta prawa tak zainteresować daną kwestią. On musi poznać, kto stoi za tym,
czytając dany artykuł, po obejrzeniu wideo, gdzie ja się wypowiadam na jakiś temat, on myślę, że w inny sposób będzie czytał ten artykuł. Tak? On będzie sobie może wyobrażał to, że ja go czytam. Tak? Jest coś takiego. Jeżeli wiemy, jak ktoś się wysławia, jeżeli wiemy, jak ktoś się wypowiada, no to dany jego tekst po prostu czytamy jakby jego głosem sobie w głowie, tak? Tak, zgadza się. Tak jakby dzięki temu bardziej też ufasz w to, co tam jest napisane, tak? Takie jest moje odczucie. Jeżeli wiem, że widziałam tylko kogoś, kto za tym stoi, to tak jakoś bardziej, no wiesz, tutaj w pracy prawnika zaufanie się jednak bardzo liczy, więc fajnie, że to zaufanie można zbudować tymi innymi kanałami niż tylko blog. Tak, jak najbardziej polecam to każdemu przyszłemu prawnikowi i każdemu prawnikowi, który już pracuje na rynku. Dobra, to czy jest jakieś narzędzie, którego używasz, bez którego sobie nie wyobrażasz pracy? Poza, powiedzmy, internetem i takimi oczywistościami. Poza internet, poza komputer, poza komórką. Jasne. To są główne moje narzędzia tak naprawdę. Jeżeli chodzi o takie dodatkowe narzędzia, no oczywiście oprócz właśnie tych technologicznych, oprócz Safari, oprócz Worda, czy Pages, Chroma i tak dalej, no to używam bardzo dużo Evernote'a, czyli takiego narzędzia do tworzenia notatek. Ja Evernote'a używam dosyć szeroko. Zapisuję tam może takie cytaty inspirujące mnie do życia. Zapisuję tam sprawy związane z klientami, natomiast bez szczegółów oczywiście, ponieważ Evernote, no jak wiemy, jest jak aplikacją zewnętrzną. Zapisuję tam na przykład szablony odpowiedzi czy reakcji na pewne zagadnienia. Ktoś dodaje mnie przykładowo na Facebooku, na moje prywatne konto do znajomych, no to mam już przygotowane na taką sytuację odpowiednie odpowiedzi. Sprzedajemy teraz na Instytucie Prawa Mody w sposób całkowicie manualny, jeszcze niezautomatyzowany produkty, takie jak e-booki czy pakiety RODO. No to też mam przygotowane już odpowiedzi na każdy etap takiej procedury sprzedażowej, już przygotowane właśnie w Evernote. No Evernote bardzo, bardzo pomaga w codziennej pracy, no bo mamy tą synchronizację komputer-komórka. Większość czasu takich klienckich, większość rzeczy klienckich robię przez komórkę, a nie przez komputer. Komputera czasami nie otwieram w ogóle, jeżeli nie mam do zrobienia jakiegoś dokumentu czy czegoś, co potrzebuje kilku ekranów do tego. Mhm, czyli w twoim przypadku nawet komórka jest czasami ważniejszym narzędziem pracy niż komputer. Tak, tak, tak. Mówiąc szczerze, no na komórce mógłbym zrobić nawet dokumenty. Mam akurat na tyle duży ekran teraz w komórce. Wcześniej pracowałem na bardzo malutkim. No teraz na większym ekranie można swobodnie wszystko edytować. Tym bardziej, że podstawowe narzędzia typu Word, Chrome są synchronizowane z komputerem, między komputerem a komórką, i te narzędzia komórkowe są w pełni funkcjonalne. Mm-hmm. No to w sumie spora podpowiedź, że można na komórce też pracować w takich narzędziach. Tak, tak, jak najbardziej. Oczywiście to zależy od wygody, ale no zawsze można przez Bluetooth połączyć klawiaturę do komórki, także z tym też nie ma problemu. Widziałem na Allegro takie dziwne urządzenia, które wyświetlały na przykład klawiaturę na biurku. Tak, to nie była klawiatura fizyczna, tylko po prostu przyciski były wyświetlane. To też ciekawe narzędzia. Ciekawe, faktycznie. Powiedz mi jeszcze, jaką jedną radę dałbyś komuś, kto jest teraz już prawnikiem albo dopiero kończy studia prawnicze i chciałby zostać właśnie prawnikiem freelancerem, a nie iść do kancelarii. I chciałby na przykład też online pracować. Jaką radę takiemu komuś mógłbyś dać? Jeżeli chodzi o prawników, którzy już są tymi prawnikami i pracują już w zawodzie, a szczególnie radcowie prawni i adwokaci, to zalecałbym otwartość umysłu i pogłębianie swojej wiedzy, ale nie tylko takiej praktycznej i typowo prawniczej, natomiast również pogłębianie tej wiedzy biznesowej, marketingowej, próbowanie poznawania świata, to jak to teraz wszystko wygląda, żeby tak naprawdę wychodzić naprzeciw temu klientowi czy potencjalnemu klientowi. A to, wiesz, to jest chyba świetna rada, właściwie nie tylko dla prawników, ale dla wszystkich, którzy chcą pracować na swoim i chcą być czy freelancerami, czy takimi małe działalności, bo jeżeli uczysz się tylko tego, co jest w twojej branży, czy tego swojego rzemiosła, to właściwie możesz szybko zostać w tyle za konkurencją, która właśnie ma taki otwarty umysł i właśnie patrzy, co się dzieje marketingowo, jak ten świat wygląda, jak temu klientowi tak naprawdę możemy pomóc, więc taka bardzo fajna, uniwersalna rada.
Tak. Jak najbardziej zgadzam się z tobą. I podobna rada w sumie byłaby też dla studentów prawa, czy dla osób, które myślą, żeby pójść na to prawo, czyli być otwartym na wszystkie możliwości, korzystać w ogóle z tego, co dają uniwersytety, co dają studia. Są kliniki prawne, poradnie prawne na uniwersytetach. Ja akurat byłem takim studentem prawnikiem w poradni prawnej przez kilka lat, bodajże przez 2 lata. Zalecam skorzystać z takich narzędzi, które właśnie dają nam szkoły, dają nam uniwersytety. Oczywiście praktyki, dużo praktyki, zacząć już za czasów studiów praktykować to prawo, szczególnie oczywiście wybrać tą swoją specjalizację, którą chce się robić. Czy to będzie specjalizacja typowo prawnicza, na przykład prawo nieruchomości, natomiast również warto przemyśleć specjalizację branżową, tak jak ja na przykład mam branżę mody czy branżę nowych technologii. Warto skupić się tylko na tym, szczególnie na starcie, kiedy jeszcze nie ma się takiej wiedzy, kiedy nie ma się jeszcze takiej wiedzy ogólnej, fajnie jest pogłębiać tą wiedzę szczegółową dotyczącą już konkretnej branży, ale tu nie mówię tylko o wiedzy prawniczej, natomiast również taką wiedzę praktyczną, czyli po prostu może, tak jak ja akurat poszedłem, czyli pójść do pracy wewnątrz jakiejś organizacji, którą w przyszłości chcielibyśmy obsługiwać od strony prawnej. Myślę, że mogłoby to być bardzo, bardzo ciekawe. No, mi pomaga to, że znam słownictwo, którego używają na przykład fotografowie czy producenci. Wiem, co się dzieje na różnych etapach spotkań, meetingów, pre-meetingów i tak dalej. Wiem, jak wygląda preprodukcja, wiem, jak wygląda produkcja i postprodukcja. Tak, sam byłem jeszcze też retuszerem, więc wiem, jak rozmawiać z takimi retuszerami i co klient chciałby uzyskać od takiego retuszera. Taką wiedzę zdobyłem nie ze względu na prawo czy studia prawnicze, ale ze względu na to, że pracowałem w tej branży w środku. I to jest taka ogromna przewaga konkurencyjna twoja nad innymi prawnikami, którzy może chcieliby coś tam w modzie robić, ale nie znają tego od środka, tak jak ty to znasz, to nie? Tak, dokładnie tak. Myślę, że to jest nawet bardzo duża przewaga. Natomiast oczywiście można zdobyć najpierw wiedzę prawniczą, a potem zdobyć wiedzę praktyczną, już współpracując z samymi klientami. Także tutaj oczywiście dróg jest kilka, natomiast tą wiedzę wewnętrzną i tak trzeba zdobyć, żeby móc doradzać w konkretnej branży. Nie musi to być tylko branża mody, oczywiście nowych technologii, natomiast jeżeli chcemy doradzać branży deweloperskiej, branży związanej z nieruchomościami, no to oczywiście też musimy znać cały proces od początku, czyli od zakupu gruntów po budowanie mieszkania, zdobywanie kredytów z banku dla danej spółki celowej, po jakieś roszczenia, które mogą mieć użytkownicy czy osoby, które kupiły te mieszkania. Także to wszystko również można przełożyć oczywiście na każdą branżę. Mhm. Strasznie się rozgadaliśmy i myślę, że jeszcze byśmy mogli tutaj trochę pogadać na ten temat, ale tak sobie założyłam, że moje odcinki podcastu są mniej więcej 30 parę minut zawsze, więc będziemy powoli kończyć, a na zakończenie chciałabym cię zapytać o to, gdzie można cię spotkać w sieci, wszystkie miejsca, w których można poczytać twoje teksty. Takie pytanie dostawałem bardzo często i przygotowałem po prostu swoją wizytówkę, gdzie jest opisane wszystko, co robię, plus są tam wszystkie linki do każdego mojego blogu, do każdego mojego projektu, do wszystkich e-booków, produktów i tak dalej. I to po prostu moje imię, nazwisko arkadiuszczudło.pl. Tam każdy, kto będzie chciał, to znajdzie wszystko na mój temat, łącznie z Instagramem, łącznie z YouTube'em, podcastami i tak dalej. Natomiast jeżeli chce się znaleźć mnie konkretnie, no to oczywiście wystarczy wpisać moje nazwisko w Google i wyskoczę na pierwszych pozycjach. Natomiast jest kilku Arkadiuszów Szczudło w Polsce, dwóch, jeden z Trójmiasta jeszcze i jeden z Warszawy. To taka ciekawostka. Czyli ty mieszkałeś w Trójmieście i w Warszawie, w jednym i w drugim masz jakiegoś swojego klona, można powiedzieć, jeżeli chodzi o imię i nazwisko. Tak, dokładnie. Niezły zbieg okoliczności. Dobra, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dodam tylko dla osób, które nas słuchają, że oczywiście na tosieopłaca.pl/podcast jest zakładka, w której są wszystkie odcinki podcastu wylistowane, jest też nasza rozmowa dzisiejsza i linki, nazwiska, o których mówił Arek, też się tam znajdą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Cześć, dzięki.